Dzisiaj podsumowujemy zawody rowerowe Łysogórki 2014. Odbyło się 5 wyścigów, 5 edycji od maja do września. W każdą ostatnią niedzielę organizujemy takie zawody. I dziś podsumowanie 5. edycji, jak również całego wyścigu w klasyfikacji Open. Zawodników startuje od 50 do 70 w poszczególnej edycji. Zaraz jak zsumujemy te dzisiejsze wyniki, to będziemy wiedzieli, ilu zawodników łącznie nam się pojawiło tutaj na naszych zawodach. A organizujemy te zawody przy współudziale, przy pomocy wielu osób i wielu instytucji. W tym roku patronat nad zawodami objął wójt gminy Jeżów Sudecki, również portalik 24 tutaj relacjonuje nasze wyścigi i również zapowiedzi z tych zawodów. Dodatkowo zabezpieczenie medyczne pełnią nam również tutaj partnerzy Jakomet firma i firma pana Roberta Kaczmarka. Bardzo serdecznie im tutaj dziękuję. No a oczywiście całe zawody nie odbyłyby się bez naszych sponsorów. Naszymi sponsorami jest Centrum Rowerowe Giant przy ulicy Pijarskiej, jak również firma Quest przy ulicy Wiejskiej. Bardzo serdecznie im dziękuję, bo właśnie dzięki nim będziemy mogli uatrakcyjnić naszą imprezę o nagrody i niespodzianki, które już za chwilę wręczymy naszym zawodnikom. Już 5 października rozpoczęcie sezonu narciarskiego. Kilka słów na ten temat. Tak, Szkoła Narciarska Eskula, która jest organizatorem właśnie tych zawodów rowerowych, od ponad 40 lat zajmuje się prowadzeniem zajęć w zakresie nauczania na nartach dzieci i młodzieży. Przed nami kolejny sezon, właśnie 5 października rozpoczynamy ten sezon tutaj na Łysej Górze o godzinie 10:30. Zapraszam wszystkich Państwa i od października właśnie chodzimy na wycieczki, w listopadzie również, a jak śnieg nam spadnie, to w sobotę i w niedzielę rozpoczynamy już naukę zajęć na nartach. Trzecie miejsce dzisiaj na trasie. Jak ciężko zdobyć takie miejsce? No, dużo treningów potrzeba i technicznie trzeba radzić sobie na trasie również. A jak trasa tutaj? Dzisiaj bardzo dużo błota. Mimo że nie pada deszcz, dużo błota? Tak, po ostatnich dniach właśnie wcześniej jak padało, bardzo jest ciężka trasa. Czy do takiej jazdy trzeba się jakoś przygotować? Oczywiście trzeba też trenować właśnie podczas takiej pogody ciężkiej, jak kiedy pada, wyjeżdżać na treningi. Długo już trenujesz? 2 lata. Jakieś specjalne przygotowanie roweru, czy w ogóle co to za rower jest? Rower górski, trochę trzeba czasami nasmarować łańcuch, no czyścić dużo, dbać o to wszystko. Braliście dzisiaj udział? Braliśmy dzisiaj udział. I jak Wam poszło dzisiaj? Ja byłem pierwszy, warunki były dosyć łatwe, ale słońce... Pierwszy raz tu jedziesz? Nie, ja już tu przyjeżdżam 3. rok. A jak u Ciebie? A ja byłem 4. I jak było? Ciężko było? Tak, a zwłaszcza słońce było bardzo gorące. Dzisiaj pierwszy raz na... A mamy już kolejnego zawodnika. Tak, pierwszy raz na wyścigu na Łysogórkach. Impreza zaskoczyła mnie, myślałem, że będzie zorganizowana na bardziej płaskim terenie, a tutaj okazało się sporo podjazdów, sporo wysokiego tempa, które narzuciłem razem z zawodnikiem, który wygrał dzisiejszą rywalizację, także chcę mu pogratulować przy okazji, bo naprawdę było co jechać i mimo warunków, że świeci teraz słońce, to na trasie naprawdę obfitowało w błoto. Dlaczego właśnie tutaj, dlaczego wybór padł dzisiaj na jazdę? Byłem ciekaw tej imprezy, to po pierwsze, a po drugie jakoś nie miałem w swojej okolicy innych zawodów. Te były właściwie najbliżej i wydawały się najkorzystniejsze po prostu, pod względem, no chyba ciekawość po prostu. Kolejne starty również tutaj?
Myślę, że na pewno kiedyś to zawitam, jeżeli tylko kalendarz pozwoli, to jak najbardziej, bo trasa i organizacja jest naprawdę fajna. Że jest to nagroda ufundowana. No, proszę Państwa, Centrum Rowerowe, jak tutaj współpracujemy ze sklepem, prawda, tutaj, no to zawsze ten rower daje nam taki, no mówimy, no może szansa jest, że wygra jakiś zawodnik młodszy, dziecku się przyda. Nawet teraz mi też Pan Sałapa to samo powiedział. No Panie Alfredzie, ale na takim rowerze też się da jeździć, prawda? A myślę, że jest grono osób, które również... Brawa dla Pana Alfreda!